Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Karocik BDO i zapraszam do przeglądnięcia zmian, które zaszły w grze Black Desert Online. Jak co środę deweloperzy przygotowali dla nas kolejne zmiany, a tym razem są naprawdę grube, jeżeli chodzi o life skille. Tak więc jeżeli ktoś lubi life skillować w tej grze, tak więc będzie bardzo zainteresowany tymi zmianami. A naprawdę warto, bo sam zastanawiam się, czy z grindu, czyli zabijania potworów, nie przejść po prostu na life skille, bo niektóre są naprawdę ciekawe i chyba można będzie zarobić. Oczywiście trzeba będzie na początku trochę zainwestować, bo wpadły nowe armory, nowe akcesoria, tak więc trzeba będzie troszkę się napracować, ale potem może to zaplusować. No ale nie wyprzedzajmy faktów, na razie sprawdźmy, co się zmieniło. Tak pokrótce przejdę do tych zmian, a potem przejdziemy do szczegółów. Myślę, że tak będzie lepiej, tak więc od dnia dzisiejszego, czyli 4 września, aż do 25, czyli to jest 3 tygodnie? 3 tygodnie, tak. 3 tygodnie mamy, żeby cieszyć się nowymi questami. Zaraz do tego przejdziemy, co to są za questy. One pomagają nam w zdobyciu pierwszego itemu, jeżeli chodzi o life skille. Przez cały ten okres, czyli 3 tygodni, mamy zwiększony boost do life skilli o 20%, tak więc no, jest to coś, powiem szczerze. Zaraz przejdziemy też do szczegółów. Jeżeli chodzi nie tylko o life skille, tak więc poprawili tutaj dark rifty. Nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi, ale przez 3 tygodnie będziemy mogli się cieszyć trzema dodatkowymi bossami. Jest to Libur, Skeleton oraz Titium. Tutaj macie poziom trudności, czyli normalny, trudny i bardzo trudny. Ciekawy jestem, co to jest, ale niestety jak tak patrzę w grze, no to niestety nie mam tego bossa, tak więc wam nie pokażę. Te potworki nie będą się pojawiać po evencie i tymczasowo zamiast 12 bossów możemy mieć maksymalnie 15, czyli dodali właśnie te 3 bossy. Według deweloperów te specjalne Dark Rifty będą się pojawiać jakby nieco wcześniej, nieco szybciej, ale no zobaczymy, jak to będzie, nie? No akurat tego nie mogę sprawdzić, bo nie jestem powracającym ani nowym graczem, ale odświeżyli nagrody, jeżeli ktoś jest nowy albo powracający. Tak więc tutaj ma całą listę, czego może się spodziewać. Już tu widzę, że jest jeden szakatu, czyli można się spodziewać memorków, troszkę kasy, artisan, memorki, no i tak dalej, i tak dalej. Dalej trwa event, część pierwsza, Adventurer Super Program, czyli chodzi o lojalki, czyli to specjalne. Przez w zasadzie tego jest tylko 14, pozostało mi jeszcze Advice of Walk plus 60, ale jeżeli ktoś się spóźnił, no to jeszcze może wykorzystać szansę i pozdobywać te przedmioty, bo niektóre są naprawdę ciekawe, jak te Camasilia Blessing, no i czy Fail Stacki 60. Nigdy nie pogardzimy takimi rzeczami, nie? Dobra, wróćmy dalej. Skończyły się eventy, czyli jeden z lepszych, jaki był, drop rate plus 50%. Wykorzystaliście dobrze? Dajcie w komentarzu opinię i komentarz, co wam wypadło. Adventurer Super Program Part 2 też się skończył, czyli jeżeli chodzi o otrzymywanie scrolli zwiększających szanse na dropa. Tak samo skończył się część Super Program Part 1, czyli części pierwszej, czyli Combat XP o 200% oraz Kill XP 30% był zwiększony. No i Playtime Challenge, to dostawaliśmy tam ekstra przedmioty po graniu, po 2 godzinach chyba, tam były 3-4 różne nagrody. No i oczywiście przejdziemy tutaj do grubej zmiany, czyli Life Skill Mastery. Dodali coś takiego, ja może pokażę. Jeżeli chodzi o life skille, czyli gathering, fishing, hunting i tak dalej, dodali jeszcze masterki, czyli coś takiego, tu jest taka nowa lista, możecie sobie również przejść stąd. I tutaj możecie zobaczyć coś takiego jak Mastery 240, Mastery 190. To jest wszystko zależne od tego, jaki macie level aktualnie life skilla. Czyli na przykład ja mam Fishing Artisan 8. To był Fishing, tak? Fishing, czyli mam Mastery 240. Co to oznacza? Zaraz pokażę. Bo to trochę trzeba będzie wyjaśnić. Tak więc dodali taką nową rzecz i powiem szczerze, że jest to ciekawe dodane, bo te masterki
dają jakby bonusy, jeżeli chodzi o ten life skill, czyli z fishingu na przykład będzie można wyrywać, że się tak wyrażę, nowe ryby, generalnie wyławiać, no ale dobra, wyrywać też może być. No i można też zarobić, bo na przykład w fishingu pojawia się nowy rodzaj ryb, orange, czyli pomarańczowe, i można nawet sprzedać je za 100 baniek, tak więc no, będą to dobre rybki. Ale wróćmy, na razie będę tak pokrótce opowiadał, co to jest. Czyli Processing Mastery daje opcję do masowego procesowania, czyli przerabiania przedmiotów. Czyli zamiast powiedzmy tam jeden za jeden, no to będzie można robić na przykład 30 za jednym razem, ale no do tego trzeba będzie dojść, czyli trzeba będzie mieć więcej leveli. Zbieranie, będzie większa szansa na więcej itemów za jednym razem, czyli zamiast powiedzmy jednego loga będzie się dostawało na 10. Sailing Mastery, no to też może być ciekawe dla tych, co lubią Sea Monster Hunting, czyli zwiększone przyspieszenie, prędkość, zawracanie i hamowanie statku. Fishing Mastery to, co przed chwilą powiedziałem, czyli nowe ryby pomarańczowe od miliona do 100 milionów. No i oczywiście zwiększona szansa na Ancient Relic Crystal Shards. Polowanie, większa ilość itemów otrzymywanych. No i oczywiście, jeżeli będziemy wykrawać zwierzęta, to dostajemy też więcej tych itemów. Alchemia, to samo co przed chwilą łowienie. Training Mastery, zwiększa szanse na złapanie dzikiego konia, expy za trenowanie koni, no i szansa na zdobycie większego tiru konia. Cooking Mastery, no to samo co z huntingiem. Oczywiście poza life skillami, czyli to co tutaj jest, dodane zostały nowe itemy, cały system, questy zostały dodane, tak więc no, każdy będzie mógł się cieszyć tymi life skillami. Jeżeli chodzi o itemy, no to już tak szybciutko pokażę, są one w armorach, functional clothes, na samym dole ona się nazywa Logia. Tak więc zobaczmy co takiego daje taki item. Czyli na przykład Logia Fisher's Claws, to jest oczywiście do łowienia ryb. Jeżeli chodzi o podstawowy, no to on dodaje Fishing Mastery plus 3. Zauważcie, że on nie dodaje life skilla plus 10% fishing, tylko dodaje po prostu Fishing Mastery plus 3 punkty. Czyli tak jakbyście zwiększali AP swojej broni, czy DPM, bo to jest zbroja. Tak tu jest Fishing Mastery plus 3, czyli zamiast tego, że ja mam, już patrzymy, life skill mastery 240. Jakbym założył te ubranko, to bym miał 243. No i tak dalej, i tak dalej. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy teta, to daje aż fishing mastery 200. Czyli w zasadzie tyle, co mam aktualnie. Czyli mogę podwoić z tym przedmiotem swoją masterkę. A co to oznacza? No to przejdę na sam koniec tego poradnika. Tak więc pokrótce. Dodany został Rulupi Travel Log, czyli za kolejne przerobione questy. Nie wiem, czy ktoś tyle zrobi, ale za zrobienie 9999 questów, 19235 oraz prawie 30 tysięcy questów będą dodane stałe szanse na fail stacki. Czyli jak tutaj mamy po prostu enchantowanie, będzie zawsze tutaj plus 3 na przykład. Dodany został tytuł 30k po skompletowaniu 30 tysięcy questów. Ja jestem ciekaw, kto ma tyle questów zrobionych. Ja jestem naprawdę ciekaw. Jeżeli ktoś ma, dajcie mi screenshota, to naprawdę pogratuluję. Jeszcze dodatkowe poziomy, jeżeli chodzi o Altar of Blood, to bym musiał przetestować, bo jeszcze nie miałem okazji. Jeżeli tutaj chodzi o kolejne zmiany, no to są takie drobne zmiany, nie będę o nich opowiadał. Jedyne co można tutaj wspomnieć, to Seafood Crown Meal. Pokażę to jeszcze w grze. Tak więc jeżeli możecie zobaczyć, tutaj jest Life Skill Mastery plus 25, czyli po zjedzeniu tego jedzonka wszystkie skille, jeżeli chodzi o life'y, czyli to co przed chwilą zostało dodane, po prostu zwiększy się o te 35. O 25, przepraszam.
Tak więc jeżeli ktoś będzie po prostu ciął drzewa czy coś, może zwiększyć sobie szanse dzięki temu. Na pewno ktoś zna to, bo jest takie coś jak processing. Czyli to zwiększa szanse na proces plus 11%, to działa podobnie. Tutaj dodana została recepta, jak to stworzyć i tak dalej. Pozmieniane trochę questy, intersave. Tutaj nie ma różnych ciekawych rzeczy, oczywiście jakieś pierdy. Tego nie chcę opowiadać, bo to szkoda czasu, bo już jest około 10 minut, a jakbym miał to opowiadać, to pewnie cały filmik miałby z 30 minut. Tutaj nie wiem, czemu dodali, ale może dlatego, żeby na forum nie zgłaszać cały czas tych samych problemów, z czym mają aktualnie problem i nie zostało to jeszcze poprawione. Takich ciekawszych, co tu widziałem, to jest to, czyli jeżeli ktoś jest nowy dodany, ma status apprentice i może wyglądać abnormalnie, czyli nienormalnie, ale nie wiem, o co tu dokładnie chodzi. Może ktoś zostaje dłużej apprentice, czyli nie może korzystać jakby z bonusów gildii, czyli wypłaty, bycie mercem i tak dalej, ale nie jestem pewny, jeżeli chodzi o to, tak więc nie wiem, nie spotkałem się z tym, jestem często na forum, jeszcze nie widziałem, żeby coś takiego było, ale jeżeli ktoś ma taki problem, to widzicie, że że wiedzą o tym, ale dopiero w następnym tygodniu będzie to poprawione. Tak więc przechodzimy teraz do eventowych questów. Jeżeli chodzi o life skill, warto je robić, bo można wygrać coś takiego, czyli jeden Manos Life Close, czyli to, co przed chwilą opowiadałem, czyli Crafted Close Functional, czyli to. Będzie można sobie wybrać, a mamy na to 3 tygodnie. Każdego dnia będzie jeden, czyli 24 będzie można zdobyć, dobrze mówię? 24, mam nadzieję, że dobrze myślę. Tak więc można będzie 2 ubranka zdobyć. 21 chyba. Dobra, nieważne, naprawdę dzisiaj ciężko trochę mi się myśli. Tak więc w komentarzach dajcie, ile będzie tych sealów. Wydaje mi się, że na 2 ubranka starczy, musi wystarczyć. No i między innymi zostanę dodały Concentrated Magical Black Gem, czyli dzięki tym przedmiotom będzie można enchantować te nowe itemy, nie będzie można z nimi ich enchantować starymi, czyli tymi czerwonymi czy zielonymi. Mam na myśli to. To jest do zbroi. Niebieskie, przepraszam, nie zielone. Czyli tym nie będzie można Manos przedmiotów upgrade'ować. Trochę szkoda, ale trzeba będzie się namęczyć. Oczywiście przypominam jeszcze raz o 20% booście. Mamy tutaj to wypisane tutaj w grze. Jeżeli chodzi o questy, to trzeba będzie wykonać jeden z tych. Czyli na przykład dostarczenie Rough Stone'ów, dostarczenie Scantlings'ów i tak dalej. To będzie do wyboru. Te questy będzie można robić w Veli, pojawi się nowy NPC-ek Enna, Next, czyli obok NPC-ka o nazwie Kryo. Tak więc jeżeli zrobimy jeden quest z tych, będziemy mogli przejść do drugiej części, czyli tej najważniejszej, żeby otrzymać Old Moon Life Skill Guru Seal. Oczywiście jeden dzień nie będziemy mogli otrzymywać. Jeżeli nie chcecie ubranka, to oczywiście można to wymienić za Concentrated Magical Black Gem albo sam Black Gem. Ten Black Gem oczywiście jest wymagany, żeby stworzyć to. No ale żeby stworzyć to, jeszcze będzie potrzeba innych przedmiotów. Teraz przechodzimy do tej najlepszej części, czyli jak działają te nowe Life Skill Mastery. Przejdźmy od początku, czyli tak. Mastery są jakby osobno w naszej postaci, czyli normalnie możemy levelować skilla, z tym, że mastery są nie tylko uzależnione od poziomu skilla, bo na przykład możemy korzystać z ubranka. Jeżeli mamy na przykład beginner 1, czyli z masterki nie mamy nic, mamy 0, a ubierzemy ubranko, które jest na TET, daje nam wtedy mastery w danym skillu plus 200, tak? Jeszcze się przypatrzę dokładnie, powiedzmy fishing.
czyli generalnie nie robiąc w ogóle fishingu, czyli łowienia, a ubierając ten ubranko mamy plus 200 do mastery i wtedy możemy dostawać bonusy za 200 punktów. Oczywiście jeżeli mamy większego skilla, no ja mam, zobaczmy, ja mam Artisan 8, czyli mam, zobaczmy, Artisan 8, czyli mam 240. Czyli jak będę miał Artisan 9, mogę liczyć na 5 punktów więcej. I wtedy będzie to się łączyło z innymi bonusami, zaraz przyjdziemy do tego. Ta tabelka dotyczy wszystkich skilli, czyli nieważne jakiego skilla korzystamy, będziemy dostawali taki sam bonus, z tym, że no, będą się różnić te bonusy. Tak więc processingu na przykład, w zależności od masterki będziemy mogli procesować, czyli przerabiać więcej itemów. Na moim przykładzie ja mam processing level Artisan 4, czyli mamy master 220, czyli mogę robić 21 itemów naraz. Nie tak jak było wcześniej, że 1, czyli no 20 razy, 1 razy szybciej będę mógł to robić. Jeżeli ktoś ma oczywiście większy poziom, może spodziewać się nawet 72, no ale nie wiem, czy ktoś tak szybko zrobi Processing Mastery 2000 punktów, no trzeba będzie trochę się namęczyć. Oczywiście, żeby robić masowe przerabianie, trzeba będzie mieć jakiś Processing Stone, nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że będzie to działało jak ten item, czyli tutaj Wellscard, będziemy musieli go mieć tu Alchemy Stone. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy jest takie coś, Alchemy Stone. Nie ma, to będzie może inaczej w inwentory, jeszcze nie jestem pewien. Czyli tak, jeżeli chodzi o gathering, będzie można więcej itemów wyciągać z gatheringu. Dokładnie nie wiem, co to oznacza, czy będzie 400 logów naraz zbieranie? Ja wiem, że mam taki pytający głos, ale właśnie o to chodzi, bo trochę mnie to zastanawia, czy jeżeli będziemy mieć gathering mastery 2000, będę mógł za jednym razem 400 logów, bo to by naprawdę było OP. No ale zobaczmy na moim przykładzie. Zresztą mogę chyba spróbować. Czekajcie. Założę sobie. Gdzieś tu jest drzewo. Ile ja mam teraz? Gathering 200. Czyli... Czekajcie, bo się gubię. Aha, tu jest, dobra. Czyli zwykłych przedmiotów, bo tu jest zwykłe, potem są specjalne, czyli szardy i rzadkie, czyli wszystkie inne, bo tutaj nie jest wypisane. Czyli takie coś jak Instant Amber, Old Tree Bark, czyli takie przedmioty, które można sprzedać za... U kogo to było? U Trade Managera, przepraszam, u Trade Managera, czyli te itemy chodzi. Czyli ja mam 200. Czyli co, powinienem mieć 28 logów naraz? Zobaczmy. Jestem ciekaw. Dwa. Czyli coś innego. Increase in number of items. Czyli to będzie jakieś procentowe, albo zaliczało się do jakichś innych wartości, które będą poprawiać, powiedzmy, zdobywanie większej ilości przedmiotów, tak więc nie jestem do końca przekonany, co to oznacza, a tutaj to nie jest wyjaśnione, tak więc jeżeli ktoś może mnie oświecić, poproszę w komentarzu oczywiście. Tutaj jest taka zmiana, że brak zużycia energii, bo za każdym razem, kiedy się gateruje, traci się energię. Ja na przykład straciłem teraz jeden punkt. Jest 30, maksymalnie 30% szansa, że się nie straci energii. Wcześniej to było aż 60%, ale deweloperzy zdecydowali, że 60% szans na nie stracenie energii to jest za dużo, to będzie OP, tak więc zmniejszyli to do wartości maksymalnie 30%. Sailing Mastery, oczywiście tutaj zaczynamy od zera, czyli nic nie otrzymujemy, przy 50 dostajemy 0,5% więcej, jeżeli chodzi o przyspieszenie, maksymalną prędkość, zawracanie i hamowanie, a przy 2000 możemy się spodziewać aż 20%, tak więc to jest naprawdę sporo. Fishing, czyli będziemy mieć szansę na
złapanie pomarańczowych ryb i okazuje się, że to będą jakby najważniejsze ryby z całych tych grade'ów, czyli teraz nie będzie chodziło o to, żeby łapać złote rybki, czyli ale pomarańczowe. Maksymalną wartością 5%. Ja mam ile? 240, czyli mam teraz 0,5%, a jeżeli założę powiedzmy na TET przedmiot, czyli będę miał 440, czyli mogę liczyć na 1%, czyli o 0,5% więcej. Tak więc o to tutaj chodzi, żeby te zbroje zbierać, bo to nie tylko będzie klatka piersiowa, mi się wydaje, ale też akcesoria plus buty i tak dalej, czyli będzie cały set, mi się wydaje. Zobaczmy, Logia to się nazywało, tak? Aha, nie, to nie będzie butów i tak dalej, czyli będzie normalne ubranko plus akcesoria, tak jak tu widzicie, plus przedmioty, czyli Logia, schuł i tak dalej, czyli to będzie też ważne, żeby mieć. Zobaczmy, ile tutaj daje na przykład Logia Axe. Czyli Lumbering Axe Mastery plus 200, czyli będzie dzięki broni będzie jeszcze plus 200 do masterki, jeżeli chodzi o zbieranie drewna. No i tak dalej, czyli będę mógł mieć, jeżeli chodzi o drewno, czyli będzie to z 400 do 600 na przykład. Hunting Mastery, czyli będzie można zdobywać, tak? W Hunting Mastery będzie nowa broń, snajperka, czyli będzie można strzelać z dalszych odległości. Czy są tutaj poprawienia? Tak, tutaj jest to samo co w Gatheringu. Czyli zwiększona szansa na otrzymanie więcej przedmiotów. Tutaj to jest też wartość liczbowa, ale to się nie przekłada w otrzymanych przedmiotach. Czyli nie, że będziemy otrzymywać 300 mięsa, tylko po prostu nie wiadomo jak to będzie na razie powiększane, bo nie ma tutaj informacji. Są tutaj po prostu zwykłe liczby, a jak to będzie przewartościowane, nikt tego nie wie na razie, a nie jest to nawet napisane. Zostały dodane nowe nagrody, nie będę przez to wszystko przechodził, bo zabraknie nam czasu, a już 22 minuty ma ten poradniczek. Tak więc przejdźmy dalej. Każde z life skilli ma coś nowego. Przejdźmy dalej. Alchemia tak samo, czyli szansa na regularne rezultaty przy 2000 to będzie 3,57. Niby nic, ale jeżeli na przykład całą noc spędzamy na alchemii, tak więc to jest coś. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście możecie przejść sobie do newsów i sprawdzić, co was interesuje. Przejdźmy dalej. Trening koni. O, tutaj coś ciekawego, czyli będzie można automatyczne bieganie będzie zwiększone o 15% i maksymalna prędkość zwiększona o 5%. To jest coś ciekawego, bo jeżeli tak szybko przejdę na ten temat, jeżeli chodzi o trenowanie koni, im szybciej jeździ się koniem, tym szybciej się go leveluje, tak więc no 15% będzie większa szansa. Jeżeli ktoś ma na przykład pay to win outfit, to jest jeszcze 20%, czyli no mówi samo za siebie. Kogi Mastery, czyli oczywiście będziemy mieć więcej przedmiotów, zostały dodane nowe rzeczy. Oczywiście jeżeli chodzi o te dodatkowe przedmioty, które są teraz dodane do gry. Zmiany w przedmiotach, czyli zostały dodane te logia, itemy, no i Life Skill Mastery. Czyli one zwiększają Life Skill Mastery, czyli tutaj mamy wszystko podane, czyli na 0 mamy jedynie 3, to jest prawie co nic. Na pewno wszystkich będzie interesowało tutaj od pre aż do pen. No jestem ciekaw, kto zrobi pen. Później oczywiście necklace, ile dodaje, czyli pen daje aż 60. No i earring daje 50, czyli w zasadzie ringi po 2 to mamy 200. 260, czyli 540, jeżeli dobrze liczę, będzie można zwiększyć, jeżeli każdy przedmiot będzie na pen, no to jest całkiem sporo, bo 1/4 tego, co możemy uzyskać maksymalnie, maksymalna ilość to jest 2000.
No i to by było tyle, jeżeli chodzi o zmiany z live skilli. Jestem ciekaw, czy czekaliście na to, bo było na forum bardzo dużo narzekań, jeżeli chodzi o manosy, bo to się tak z grubsza nazywa, czyli zmiany w live skillach. No i możemy się spodziewać tego, że będą obniżki cen, jeżeli chodzi o te przedmioty. No i wydaje mi się, że szybciej będzie się levelowało, no bo jeżeli ktoś zbiera logi czy rowstone, będzie mógł je szybciej levelować, no i może będzie więcej pieniędzy z tego. Jeszcze przejdźmy do tego, co ma Pearl Shop do nas, dla nas do zaoferowania. No i jest to outfit dla LAN. Powiem szczerze, spodziewałem się czegoś więcej. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak dla mnie to jest to zwykły outfit zwykłego armoru, który miałem do levelu 5, 8 czy coś takiego. No i po prostu on jest dostępny w Pearl Shopie. Jeżeli ktoś chce, żeby jego lanka wyglądała jakby miała zwykły armor, tak więc zachęcam do wydawania perełek. Według mnie to nie jest godne zainteresowania, ale jak to woli. Tutaj oczywiście mamy znowu rookie pack. Można dostać te itemy. Weight limit increase 50, inventory plus 8 slotów, penguin. Nie wiem, czy on będzie z jakimś dodatkiem, ale chyba do life skilli mi się wydaje. Extra combat, no i 10 scrolli. Tutaj coś większego. Ultimate life skiller pack. No kolejny pack, im więcej itemów. No, powiem szczerze tak, jeżeli chodzi tutaj o zniżkę, to tak naprawdę to zawsze dają do tych zestawów zniżki. Wydaje nam się, że to jest 25% off, ale jak ktoś tam przeliczał, to tak naprawdę to nie jest dokładnie to, no ale jak to woli. Zawsze to tam można w zestawie kupić. Będzie na pewno troszkę taniej, ale nie wydaje mi się, że to będzie 25%. Oczywiście dodatek do life skilli. Bardzo dużo osób na pewno będzie zainteresowane, żeby akurat w tym momencie kupić te na przykład książeczki, które zwiększają life skille, bo one zwiększają jeszcze na 15 dni plus 20% mi się wydaje. Zobaczmy. Będzie tutaj gdzieś to. Książeczka ile daje? Plus 50% na 24 godziny, a to można klikać cały czas co 24, co godzinę mi się wydaje, to poprawia ten buff o 24 godziny wtedy. Tak więc, no wydaje mi się, że sprzedaż tego wzrośnie. No i tutaj na pozostałe skille, czyli do trenowania koni. No i kostiumy oczywiście, te co się przydają do light skilli. No jest to wręcz dobrze przemyślane, czyli do trenowania koni, do przeróbek itemów i tak dalej, tak więc jeżeli ktoś chce szybko poprawić swoje life skill mastery, tak więc to jest okazja do tego, oczywiście można kupić kostiumy za trochę taniej. No i scrolle, które transferują life expa na inne postacie, czyli jeżeli na przykład nie chciałbym na LAN mieć fishingu, mogę sobie przełożyć na inną postać, oczywiście muszę troszkę zapłacić. Myślę, że to na tyle. A, jeszcze jedno. Elionki są za 3 perełki, chyba 2 sztuki mi się wydaje, tak? Zobaczmy. Tak więc warto to sobie zabrać. Sale, event. Tak, event to jest. Ile tych elionków? Jedna niestety tylko. No ale warto wziąć 3 perełki tylko, zamiast 50. Tak więc... No, powiedzcie mi, czy podobają wam się takie właśnie opowiadania, jeżeli chodzi o zmiany. Starałem się tym razem przygotować lepiej do tych zmian, ale no to będzie od was zależało, czy w następnym tygodniu powinienem to zrobić lepiej, inaczej. Dajcie mi znać w komentarzu i widzimy się za tydzień, jeżeli chodzi o kolejne patch notes. Ja chyba straciłem głos, kurde, opowiadając, a tu mówię tylko 30 minut, tak więc muszę się poprawić z tym. Dobra, no to nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji i widzimy się za tydzień. Jojo.